Hello, robaczki, nie układałam dzisiaj włosów, a odrosty to mam gigantyczne. Ja oczywiście jestem ćpunką, więc ćpunka seria, już nie wiem która, szczerze mówiąc, ale zdrowie, na budowie. Chciałam dzisiaj zajechać kontrowersją. Tytuł wideoblogu, tak jak widzicie, gdzieś tam hen wyżej nade mną, jest następujący. Jaka twa cena, samobójco? Ile trzeba dać tobie pieniędzy, żebyś mógł się zabić? Powiedz. 100 zł? 150? Jak Ukrainiec? Czy już 160 do 300, jak Polak? Powiedz, ile dać dniówki, byś mógł się zabić? Poustawiałam trochę inaczej, dlatego tak patrzę na bok. No, ale to nic. Wczoraj jechałam w nocy, widziałam normalnie, kurwa, coś, co mnie ścięło z nóg. Omijałam, żeby wam nie skłamać, może z 50 aut, busów, które oczywiście, co robiły? Jechały za tirem. Za tirami w danym momencie. I mnie normalnie chuj strzelił. Ja staram się zawsze je wymijać. Czekajcie, zamknę okno. Zawsze je wymijać. Chyba że Marlenkę na chłodni za tirem można zobaczyć raz z wężce. Dwa, z kierunkiem jadącą za nim, ponieważ nie mogę się wepchnąć na lewy pas, bo mnie nie wpuszczają. Trzy, można Marlenkę też zobaczyć za tirem, wtedy, kiedy ma zjazd, a zostało jej z 500 metrów z kierunkiem, Marlenka jedzie za tirem. I w sumie wsio. I przepraszam. Na parkingu, jak nie mam gdzie się zaparkować, akurat tir stoi, Marlenkę można zobaczyć za tirem. Nie rozumiem, kurwa, logiki. Busy, które wymijałam za tirami, najczęściej każdy siedział w telefonie. Dla jednego zatrąbiłam, to kurwa wypatasz mu telefon. Więc zastanawiałam się, czy jeszcze kurwa nie zabije niechcący człowieka. Chore, to jest chore. Gadają na przewoźników. Ale kurwa, no jak można? Jak można jechać 85-90 na godzinę? No, stówę na magnesie. Stówę za tirem cały czas. Ja miałam taką próbę, wiecie? Raz robiłam taką próbę, 2 godziny jechałam za tym tirem, ale byłam wyspana, wypoczęta i chciałam zobaczyć, jak to jest. Jak można jechać cały czas za tirem. I jechałam. Wiecie co? Po godzinie mało nie usnęłam. W dzień, gdzie się bardzo dobrze wyspałam, ja chyba wtedy 2 dni podpoczywałam sobie. Jechałam, kurwa, i oczy mi się same zamykały. Ja już nie miałam czegoś takiego, że nie wiem, przebiegnie mi mysz. Biała. Przebiegnie mi mysz i ja mam od razu reakcję, tak? Od razu nawet ją zauważę. O dziwo. Bo się patrzę, tak? Jestem na oriencie. Ale jak pooglądałam przez godzinę dupę tira na czepę, w lewo, w prawo wymijamy, w lewo, w prawo wymijamy, to mi normalnie już ten mój błędnik jakiś nie był ogarnięty na tyle, ile normalnie jak się tam wyprzedza samochody, jest jakaś adrenalinka, bo tu szybciej, bo tu wolniej, bo tu trzeba przyhamować. Nie, to jest wtedy monotonia. Mózg zaczyna wchodzić w stan hibernacji, tak jak komputer, i normalnie zaczyna się powoli wyłączać. I to wyłącza się, nie powoli w sumie, szybko, szybko się wyłącza. I nie wiem, powiem wam, kurwa, no nie mam żadnego pojęcia, dlaczego, kurwa, 90%, chuj, może 80, nie powiem, 80%, kurwa, ludzi, którzy zaczynają pracę albo są w trakcie pracy na busie, bo o busach tutaj mowa, osobówki to jest swoja strona, więc nie wiem, czemu osobówka jedzie za tirem. To już w ogóle, kurwa, jakiś konflikt bardzo mocny. Tym bardziej pod względem szybkości, tak? No, kurwa, osobówka, no chyba, że się kupuje osobówki z limitem do 100 km. Nie wiem, nie znam się, zarobiona jestem. I wracając do busów. Nie wiem, czy, kurwa, zrozumiecie wy w ogóle cały przekaz tego.
Ja powiedziałam, że kurwa, jak się wkurwię dobrze, to ja gdzieś pójdę. I powiem, ja chcę o tym, kurwa, nagrać reportaż. Przysięgam Bogu, wepchnę się, kurwa, w TVE, nie mam znajomości. Teraz panuje. I powiem, kurwa, słuchaj, ja dam ci, kurwa, dobry pomysł na reportaż. Dobrze przestrzec bardzo dużo osób, które zaczynają swoją karierę na busie. Jak można nazwać to karierą? No pracę na busie, tak? Ja chcę ich przestrzec. Bo to jest chore, kurwa, co się teraz dzieje. Chuj z telefonem. Już ja macham ręką z telefonem, bo już jeden wideoblog był na temat telefonu. A teraz skupiam się właśnie na tym. To jest w sumie ostatni wideoblog, który nagrywam na temat właśnie tego przekazu. Ale dla mnie, powtórzę się znowu, jest to, kurwa, niedorozwinięte. Jak można? Jak można, kurwa, być bezmózgiem i jechać, kurwa, cały czas za tirem? Ja naprawdę rozumiem. Lewy pas zajęty, nie masz jak się wcisnąć na ten lewy pas, ale kurwa, żebym ja miała za 200 zł dniówki, kurwa, ryzykować swoje życie i napierdalać, kurwa, za tirem, ponieważ dla swojego przewoźnika, dajmy na to, 1 litr mniej, kurwa, spali samochód? I za 5 zł ja mam, kurwa, narażać swoje życie? Uwierzcie mi, jak widziałam, kurwa, jak oni blisko jadą przy sobie. Nie wiem, kurwa, jaki trzeba mieć refleks, że broń cię, Panie Boże, kierowca tira, kurwa, nie wiem, zawału dostanie, cokolwiek, kurwa, kot wybiegnie na drogę, on kocha koty, kurwa, po heblach da maksymalnie, osobówka, nie wiem, zjedzie do rowu, on będzie hamować, cokolwiek. To ten, kurwa, przy prędkości 100, 90 albo 80, kurwa, na godzinę nie ma szans, kurwa, wyjścia z tego. Chyba że los na górze chciał, żeby on, kurwa, przeżył. Więc mam nadzieję, że to ktoś wstawi, kurwa, na busiarzy. Mam taką, kurwa, wielką, pojebiecie mnie, kurwa, jak po szmacie, wiem o tym doskonale, ale powiem tak, moim zdaniem tutaj to nie ma się nic, jeżeli napierdalasz, kurwa, cały czas za tirem. Zastanów się, kurwa, nad swoją rodziną, może nad kobietą w ciąży, może, kurwa, nad dziećmi. Czy ona by chciała, kurwa, ciebie zobaczyć, żebyś ty wrócił, kurwa, normalnie, busem, 4 koła, czy, kurwa, w trumnie? Ludzie, kurwa, ja doszłam do wniosku, będę podpierdalacz. Ja zacznę nagrywać na bieżąco wszystkie, kurwa, busy z rejestracjami. I będę wstawiać je, kurwa, na busiarze EU, na busiarze XD, na wszystkich normalnie portalach o busach. I pokażę, kurwa, co się dzieje teraz na Europie. W Polsce, no w sumie jestem teraz w Polsce, to nie przypatrzyłam się, bo jakoś już nie chciałam się patrzeć nawet i wkurwiać. I później, kurwa, jest busiarz zabity, bo, kurwa, w dupie tira. Busiarz zabity, bo w dupie tira. Busiarz zabity, bo w dupie tira. Busiarz zabity, bo w dupie tira. I kurwa, i tak kuku macie. Chore, to jest, kurwa, chore. A uwierzcie mi, na dzień dzisiejszy to, kurwa, można pooglądać ich 6, 7, 10 wypadków dziennie? Bez mózgi. Niech wam mózgi wrócą. Bo, kurwa, naprawdę stanie się, kurwa, tak, że nie będziemy mieć nawet pracy, kurwa, na busie. Tym bardziej Polacy. Bo często i gęsto, kurwa, Polaków jest w chuj zabite. W chuj. Bo Polak, kurwa, jedzie, jedną nogę wypierdoli, kurwa, na okno, tu trzyma, kurwa, telefon, a jeden w ogóle najlepszy był. I jadę sobie, nóżka leży, kurwa, przy oknie, telefon, kurwa, w ręku, papierosik, kurwa, i on nogą jedną, kurwa, próbuje kierować samochód. A za czym jechał? To jest zagadka. No zgadnijcie. No za tirem. No bo jak on by mógł, kurwa, go wyprzedzić? Na Facebooku może by, kurwa, coś wyskoczyło? Choroszcz. To jest, kurwa, choroszcz. Dlatego powiedziałam Marlenka, jako matka Teresa z Kalkuty i ten, kurwa, zły i niedobry człowiek. Na pewno poruszę, kurwa, ten temat. Tym bardziej, że jeżdżę, widzę, co się dzieje i powiedziałam, kurwa, ja się przejdę, ja się skontaktuję, kurwa, z kimś. Ale ja wyjebię taki, kurwa, reportaż, że niektórzy to mnie, kurwa, do końca życia zapamiętają. Więc... jaka cena samobójcy?
Od 100 do 300 zł. I macie samobójcę. Nie ma żadnego problemu. Nie wiem, kurwa, ludzie, czy wy się godzicie na to, żeby jeździć za tym tirem? Czy w danym momencie, kiedy chcecie posiedzieć na Facebooku, za tirem jest najlepsze miejsce? No, kurwa, nie wiem. No, nie ogarniam tego. Nie znam się. Takim miłym akcentem kończę dzisiejszy wideoblog. Więc zastanówcie się troszeczkę. Niektórzy. I mnie wkurwiona jest. Pa! Pa, robaczki! Ty.